Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmę się recenzją, w zasadzie gameplayem gry Need for Speed Most Wanted dla Androida. Przepraszam Was, że to trochę nie będzie wyglądać ten materiał jak zwykle, ale nagrywam to Galaxy S3 jeszcze z lampą błyskową. Wkrótce zamierzam po prostu zakupić sobie w końcu kamerę, więc może jakoś to wtedy będzie lepsza jakość. No i przepraszam też za opóźnienie, że wczoraj tego filmu nie udostępniłem, ale po prostu nie wyrobiłem się czasowo. Więc dobra, to jest samo menu tej gry. Mamy po prostu dostępną taką mapkę, tak jak to było na przykład. Ja na przykład grałem w Need for Speed Hot Pursuit chyba na Xboxie i była też dosłownie podobna mapka. No i mamy właśnie tutaj takie pod menu, można powiedzieć. U góry mamy oczywiście, ile mamy dostępnych pieniędzy. Tutaj mamy w następnej zakładce garaż, czyli nasze samochody dostępne. Możemy tutaj kupować też samochody. Tutaj jest zakładka o informacjach o graczu. Dalej mamy jakąś zakładkę Most Wanted. Jeszcze dokładnie tego nie ogarnąłem, o co tu chodzi. Dalej mamy oczywiście ustawienia, czyli możemy jakieś tu na przykład sterowanie zmienić. Ja akurat preferuję akcelerometrem grać. No i możemy wyjść tutaj z gry. Więc przejdźmy do mapy i odpalmy sobie jakiś wyścig. Na przykład to. Pokrajmy sobie. Tutaj akceptujemy. Ogólnie oprawa graficzna gry jest bardzo, bardzo fajna. Samochody są dopracowane oczywiście jak na grę mobilną. Muszę chyba ten samochód wybrać. Już zaraz nam się powinno załadować i zaraz całą rozgrywkę sobie zobaczymy. Mogliście zaobserwować lekkie przycięcie, no ale to Android, więc takie rzeczy można mu wybaczyć. Naprawdę z trasy są też dopracowane, no a to już jest dosyć high-endowy tytuł i na każdym urządzeniu on pójdzie. Na czterech rdzeniach działa bez tam większych problemów, więc sama rozgrywka, sterujemy sobie akcelerometrem. Przeciągając po prawej stronie do góry, włączamy sobie nitro. Albo też po prawej stronie możemy, dotykając, o, właśnie się zderzyłem, dotykając możemy driftować, tylko to w jakimś zakręcie Wam pokażę. To jest jakby hamulec ręczny, można powiedzieć. Więc to też bardzo fajna opcja. No i w lewym górnym rogu mamy naszą pozycję, czyli ja mam akurat teraz trzecią na sześciu graczy, więc jest dosyć dobra pozycja, jak grając za kamerą. Tutaj mamy też po lewej stronie taki skrawek trasy pokazany, czy jak na przykład nas policja goni w jakimś wyścigu, no to mamy tam pokazane, gdzie ona mniej więcej jest. W prawym górnym rogu mamy nasz czas, na dole mamy prędkość i oczywiście wskaźnik nitro. Więc tak, ścieżka dźwiękowa jest też bardzo fajnie dopracowana, dźwięk wyścigów. No i naprawdę w grę bardzo, bardzo przyjemnie się gra, więc na pewno rozrywkę nam na jesienne czy zimowe wieczory nam jakąś zapewni. Więc oczywiście polecam zakup tej gry. No, wadą może się okazać jedynie cena, która w Google Play wynosi prawie 29 zł. To jest moim zdaniem no za dużo, no bo tytuł można porównać do
Real Racing, że tam jest troszeczkę inna rozgrywka. No więc uważam, że cena przesadzona, ale to tak zazwyczaj jest przy takich grach od Electronic Arts, więc polecam zakup, jeśli chcecie wydać 29 zł i naprawdę zapewnić sobie jakąś fajną taką rozrywkę na waszym tablecie czy smartfonie. Jeszcze u góry nie powiedziałem, że mamy opcje, więc też do tego przejdę. Jeszcze wam opowiem. Trochę chaotyczny odcinek wyjdzie, ale nic. Tutaj możemy wrócić do wyścigu, zrestartować go, przejść do ustawień również, no i wyjść do menu. Więc jeszcze raz, jeśli właśnie nie zraża cena, to polecam na pewno zakup, bo gra jest dosyć ciekawa. Więc dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie o subskrypcji oraz łapkach w górę. Na razie.